Panie Bogdanie, pan jako pewnie jeden z nielicznych albo jedyny wie tak naprawdę, jak wygląda organizacja takiego dnia od kuchni. Gdyby pan mógł zdradzić, ile czasu trwało przygotowanie do dzisiejszej majówki? Tak się sam zastanawiam, czy te przygotowania nie zaczęły się prawie rok temu, bo mamy taki zwyczaj praktykowany już od kilku lat, a warto wspomnieć, że to już jest 8. edycja Święta Tulipanów, że zaraz po 3 maja, czyli po tym 3 dniu targowym, siadam w biurze, notes, długopis i od razu zapisuję, jakie były porażki, jakie były błędy i jakie sukcesy. Oczywiście sukcesy powtarzamy, błędy eliminujemy, a o porażkach szybko chcemy zapomnieć. Cel, który sobie kiedyś wytoczyliśmy, okazał się słuszny, że tulipany łagodzą obyczaje i za bramą u królika nie ma polityki. Tutaj widać, że wszystkie są piękne, wszystkie eleganckie i tak jak tutaj dzisiaj było powiedziane, że w gospodarstwie mamy w kolekcji 450 odmian, w dniu dzisiejszym powstała odmiana 451. I myślę, że to jest bardzo obiecujące. Najważniejsze jest to, że osoba, której dedykowaliśmy tego tulipana, jest też zadowolona, bo było widać na scenie, że pan prezydent wzruszył się. Był dumny z tego, że ma coś swojego, własnego i może wypić toast w swoim imieniu. Jak pan się czuje w tym szczególnym dniu? Przede wszystkim bardzo dziękuję za to rzeczywiście miły dzień i miła chwila. No, to jakaś sympatyczna forma okazania sympatii byłemu prezydentowi, więc zawsze cieszy podwójnie. A oprócz tego ładny tulipan. Cieszę się, że stanowimy tutaj razem z żoną parę, bo i żona ma tutaj tulipan jej imienia, noszący jej imię, więc rozumiem, że sobie będziemy rodzinnie tutaj funkcjonowali w tej plantacji. No jest poczucie wdzięczności i sympatii, to trochę taki, jak powiedziałbym, ogrodniczy doktorat honoris causa, więc sympatyczna chwila i jestem pełen wdzięczności dla pomysłodawców i dla organizatorów dzisiejszego wydarzenia. To zawsze dla byłego prezydenta jest okazja też do spotkania się z ludźmi, także z sympatykami. To jest okazja jakiegoś wspólnego cieszenia się tym wszystkim, co się za takim tulipanem kryje. No bo kryje się dużo. Majówka, która jest przecież i przypomnieniem polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, i polskiej dumy z konstytucji, i dnia polskiej flagi, więc za tymi wielobarwnymi tulipanami no, kryje się bogata treść tych wszystkich świąt majowych, które jakoś tam tworzą polską rzeczywistość.